Szczęść Boże, moi drodzy, witam gorąco i serdecznie z siedziby Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Warszawie w Święto Niepodległości, 11 listopada 2023 roku. Cieszę się, że jesteście razem ze mną po to, aby przyjść przed oblicze Boga i podziękować za wolność, suwerenność, niepodległość naszej Ojczyzny i prosić, aby Bóg obdarzył ją mądrymi rządami, mądrymi i kochającymi swoją ziemską Ojczyznę sercami ludzi, którzy będą dbali o jej dobro i będą chcieli, aby kolejne pokolenia również kształciły się tutaj na dumnych i odpowiedzialnych Polaków. Moi drodzy, pozwólcie, że w tym dniu spojrzymy na Słowo Boże, słowo wyjęte dziś z pierwszej księgi Mojżeszowej z 32 rozdziału 1 wersetu. Jakub poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Cała ta historia, cały ten werset poprzedzony jest niesamowitymi wydarzeniami, które miały miejsce w życiu Jakuba. Jakub trafia do Labana, ucieka przed gniewem swojego brata Ezawa. Wie, że popełnił zło. Przekroczył pewne normy i zachowania, którymi powinien był się posługiwać. Trafia do Labana i tam musi pracować, ciężko pracować. Pracować na swoją przyszłość, pracować na swój dobrobyt, ale też i pracować po to, aby kiedyś w końcu wybić się na niezależność. Jest oszukiwany przez swojego wuja Labana. Jest przez niego wykorzystywany, ale Bóg mu błogosławi, Bóg pozwala, aby plany, które miał w swoim sercu, powrót do ziemi swojego ojca, zostały zrealizowane. Nie rozstaje się z Labanem w złości, nie rozstaje się w drodze konfliktu, rozstaje się polubownie. Zawierają ze sobą przymierze. Jakub obiecuje, że będzie opiekował się swoimi żonami, swoimi dziećmi. Udaje się z powrotem do ziemi, z której wyszedł. Wie, że napotka na swojej drodze Ezawa. Modli się o to, aby to przyjście, to wejście z powrotem do domu ojczyzny, w której się wychował i w której mieszkał, było bezpieczne i przez Boga pobłogosławione. I to właśnie na tej drodze, czytamy, spotyka aniołów Bożych. Ci aniołowie zostają posłani po to, aby wnieść pokój w jego sercu, ale też i pewność obecności Bożej. Bóg będzie z nim, Bóg będzie mu w tej drodze towarzyszył, Bóg pozwoli osiągnąć mu cel. Jakub potrzebuje uciszenia serca, potrzebuje pokoju dla tego serca, potrzebuje też pewności, że nic złego się nie wydarzy. Moi kochani, czy my takiej pewności nie potrzebujemy w tych trudnych i ciężkich czasach, w tej trudnej geopolitycznej sytuacji, w której znaleźliśmy się? Gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna w Ukrainie, gdy cały czas słyszymy niepokojące wieści, które docierają z całego świata. Niepokój o to, czy uda nam się bezpiecznie dożyć do końca naszego życia, czy nie będziemy musieli być zaangażowani w jakiś konflikt po to, aby obronić to, co otrzymaliśmy od Boga jako dziedzictwo, nasze ojcowizny, naszą ojczyznę. Czy chcemy dziś przyjść właśnie do Boga i o to prosić, aby tak było dla nas, dla kolejnych pokoleń Polaków, aby już nigdy więcej na tej ziemi krew nie musiała zostać przelana w obronie niepodległości i niezależności naszej ojczyzny, aby nikt nad nią nie chciał położyć swojej ręki, a broń Boże, swojego buta i powiedzieć: teraz zależysz ode mnie, teraz będziesz dla mnie pracował. Jakub musiał osiągnąć swoją niezależność, wiedząc, że nie może całe życie pracować na Labana. Każdy z nas, kto zakłada swoją rodzinę, chce być niezależny, chce utrzymać tę rodzinę i w bezpieczeństwie i pokoju ją rozwijać, planując całą przyszłość. Jeśli robimy tak dla naszych rodzin, musimy też tak myśleć o całym naszym narodzie, o całym naszym państwie. A możemy tak myśleć, tylko pokładając swoją nadzieję w Bogu,
w obecności Bożych aniołów, którzy nas otaczają, po to, abyśmy mogli realizować nasze powołanie, naszą służbę, naszą pracę z zadowoleniem, szczęściem i uśmiechem na twarzy. Niech Pan Bóg nam wszystkim pobłogosławi, niech Pan Bóg ochroni naszą ziemską ojczyznę Polskę, niech daje jej mądrych ludzi, a my korzystajmy z naszych talentów, aby budować jej dobro, jej niezależność i niepodległość. Szczęść Boże, błogosławionego, radosnego dziękczynienia i próśb o to, aby Polsce wiodło się dobrze. Zostańcie z Bogiem.